Królewskim Muzeum Armii w Brukseli wystawa Pancerne Skrzydła, upamiętniająca żołnierzy generała Stanisława Maczka, którzy 75 lat temu walczyli o wyzwolenie Belgii i Holandii. Ekspozycja przedstawia archiwalne zdjęcia i materiały filmowe, a także mundury uczestników walk. W otwarciu wystawy wzięli udział polscy i belgijscy dyplomaci, a także weterani. Witano nas naprawdę, mówiąc, nie jako bohaterów, ale no, czuli wszyscy, że ten okres wojny dobiega końca i że my jesteśmy tymi, można powiedzieć, wyzwolicielami, prawda? Bo tak było. Byliśmy młodzi no i chętni też tego uczestnictwa w tej radości. Ta wystawa to jest apel naszych weteranów i nas wszystkich do tego: Europo, pamiętaj, że swoją wolność zawdzięczasz ofierze polskiego żołnierza, który walcząc o swój kraj, walczył również o to, aby Europie przywrócony był ten blask, jaki wygasł wraz z napaścią Niemiec hitlerowskich i na Polskę, i na Europę Zachodnią.